Kolej Wizja, Herman Schmittendorf. Serdecznie witam w naszym magazynie. Polskie koleje potrzebują nowoczesnego taboru, ale to niekoniecznie oznacza, że należy kupić w fabryce nowe pojazdy. Taniej często wychodzi gruntownie zmodernizować tabor istniejący. Tym właśnie tropem idzie m.in. firma Newag. Na ostatnich targach Traco w Gdańsku udało nam się bliżej obejrzeć wagon kuszetkę gruntownie zmodernizowaną właśnie przez firmę Newag. A potem przedstawimy, co nowego w pilskim warsztacie Interlok. Serdecznie zapraszam. Jestem pracownikiem firmy Newag, jestem specjalistą w dziale kontraktów strategicznych, nazywam się Roman Kochorowski. W ubiegłym roku na targach kolejowych Traco nowosądeckie przedsiębiorstwo Newag zaprezentowało ciekawy wagon kuszetkę, stworzoną na bazie produkowanej od 1988 roku serii 134A. W tamtym okresie wagony te były pierwszymi polskimi konstrukcjami o standardowej długości 26,4 metra. Na tamte czasy były to bardzo nowoczesne wagony. Obecnie jednak wymogi pasażerów, przewoźników i przepisów są znacznie wyższe. Z tego powodu Newag zdecydował się na własną rękę przeprowadzić dla PKP Intercity gruntowną przebudowę starej konstrukcji. Jest to wagon typu 134A. Pierwszy wagon produkcji Cegielskiego, wagon kuszeta, który jako ten pierwszy wagon był wyposażony w wózki 4ANC i drzwi, normalne drzwi boczne otwierane. Ten wagon został dostosowany do prędkości 200 km na godzinę poprzez zabudowę w nich wózków z zawieszeniem pneumatycznym, wózków typu 70 RSTB, konstrukcji pana doktora Ryszarda Suwalskiego i produkcji naszej firmy Newag oraz gruntowną modernizacją wnętrza. Modernizacja wnętrza jest zbliżona do modernizacji, która była wykonana w formie zamówienia wcześniej dla PKP Intercity 10 sztuk wagonów kuszetek, plus te elementy, które były wymagane dla dostosowania wagonu do 200 km na godzinę, czyli drzwi odskokowo-przesuwne, układ okien zapewniający jazdę, umożliwiający jazdę do 200 km na godzinę. Układ wnętrza, układ wyposażenia, przedział konwojenta, przetwornice statyczne, tak jak w wagonach zmodernizowanych. Ten wagon obecnie jest po naszej wystawie Traco, rozpoczyna próby jazdy homologacyjne i będzie dopuszczony do ruchu do prędkości 200 km na godzinę. Wózki nowe, całkowicie wyprodukowane przez firmę. Najistotniejszym nowym elementem w wagonach jest wózek własnej konstrukcji firmy Newag, oznaczony symbolem 70 RSTB. Został on wyposażony w trzy tarcze zamontowane typowo dla wagonów na każdej osi, a nie na kołach, jak to było w pojazdach trakcyjnych. Dodatkowo w wózku zamontowano hamulec szynowy, co umożliwia osiągnięcie prędkości do 200 km na godzinę. Producent uzyskał znacznie spokojniejszy niż dotąd bieg wagonu, a to dzięki pneumatycznemu usprężynowaniu. Wagon z tak nowoczesnym wózkiem stał się pierwszym z usprężynowaniem pneumatycznym we flocie PKP Intercity. Cała modernizacja była możliwa, bo wagon i tak czekał na rewizję główną. Te wagony to był pierwszy wagon kuszeta, bo następne wagony już typu 134AA były już z przetwornicami statycznymi, były już drzwiami odskokowo-przesuwnymi i na wózkach Middendoyca. Te wagony były jeszcze z wózkami 4ANC, ale też przeznaczone do prędkości 160 km na godzinę, tylko właśnie ze starym jeszcze układem drzwi. One były już przeznaczone do naprawy głównej, więc będzie ten okres. No to już zależy też w tej chwili od warunków zamawiającego, od eksploatacji tego wagonu, czyli już do naprawy, do następnej naprawy głównej, bo to jest wagon iluś tam letni. Nie powiem dokładnej roku budowy, ale to były wagony serii 134, 136, 139 wyprodukowane przez Cegielskiego.
Polskie koleje jednak bardziej niż kuszetek potrzebują zmodernizowanych wagonów osobowych. I właśnie w tym kierunku zmierzają prowadzone tu badania. Zawsze jest realizowane tak, że jest wykonywany zakres techniczny naprawy modernizacji. Jeżeli tutaj była przewidywana zabudowa wózków i dostosowania go do prędkości 200 km na godzinę, to również z biurami kolejowymi był jak gdyby sprawdzony, potwierdzony, uzgodniony ten zakres techniczny modernizacji, który umożliwia pracę wagonu do 200 km na godzinę. W tej chwili przy tym prototypie jest to prototyp, więc o okresie wykonawstwa trudno powiedzieć. Później przy budowie nowych wózków, przy tym będzie to tam normalny okres eksploatacyjny, jeżeli będą zamówienia, takie jakby dla napraw głównych, przy czym ta zabudowa jest wykonana przykładowo dla kuszety, czyli dla wagonu 134A, on teraz ma oznaczenie AC. Ale sprawa zabudowy, dostosowania podwozia, dostosowania ostojnicy, układu wózków, układu hamulcowego jest już jak gdyby rozwiązana dla wagonów pasażerskich, czyli dla serii wagonów 111-112, ale też długich, czyli typu Z. I praktycznie tylko powinna być techniczna adaptacja, przeliczenie do warunków masowych tego wagonu. Czyli to jest przykładowo dla kuszety, ale te wózki po próbach tylko później przez jakieś korekty, adaptacje mogą być stosowane dla wagonu 111-112. A jak długo potrwa taka gruntowna modernizacja w seryjnej produkcji? Jest to czasami zależne od jakichś uzgodnień, od uzgodnień formalno-prawnych, dopuszczenia wagonu. Mówiąc kilka miesięcy, mówię o typowej naprawie, demontażu wszystkich elementów, przygotowania pudła, konserwacji, malowania, później wyposażenia metalowego pudła. To jest ten okres. We wrześniu bieżącego roku przewoźnik PKP Intercity ogłosił przetarg na modernizację 150 wagonów pasażerskich, wśród nich 12 z miejscami do leżenia, czyli kuszetek. Będą one jeździć w składach pociągów TLK kursujących pomiędzy Szczecinem a Przemyślem. To największe tego typu zamówienie w historii spółki. Przewoźnik szacuje, że wyda na to ponad 460 milionów złotych. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 2 lata na realizację zamówienia. Środki na sfinansowanie projektu będą pochodzić z Unii Europejskiej. PKP Intercity przewiduje, że cały projekt zostanie zrealizowany do 2015 roku. Czy Newag będzie miał szansę na realizację tego zlecenia według swojego prototypu? Czas pokaże. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 24 października. Najważniejsze kryterium w wyborze najkorzystniejszej oferty stanowić będzie oczywiście cena. Projekt zakłada, że wagony mają jeździć z prędkością do 160 km na godzinę. Nie wiadomo więc, czy supernowoczesne wózki firmy Newag będą mogły mieć tu zastosowanie. O przyszłym sukcesie nowego projektu przedstawiciel firmy Roman Chochorowski nie chce na razie rozmawiać. Mówimy w tej chwili o tym wagonie, mówimy o wagonie, który będzie po trako poddany próbom homologacyjnym, uzyskaniu certyfikatu i potem będziemy mogli mówić o modernizacji dalszej sztuk wagonów, czy produkcji wózków, czy dalej o kontynuacji w taki czy nie inny sposób formalno-prawny tego typu. Wagon kuszetka wymaga szczególnie dobrego zabezpieczenia przeciwpożarowego, bo śpiący podróżni nie są w stanie na czas zareagować w momencie ewentualnego zagrożenia. Konstrukcja firmy Newag również pod tym względem jest dobrze przemyślana. Przede wszystkim teraz są od dłuższego czasu obowiązujące normy i przepisy przeciwpożarowe, wymagania norm i krajowych, i międzynarodowych, ale powiedzmy szczerze, że nasze wymagania krajowe są nawet bardziej restrykcyjne niż te wymagania jako międzynarodowe. Oczywiście wszystkie materiały, jeżeli wagon jest poddany homologacji i uzyskuje świadectwo, to przez jednostkę certyfikującą wszelkiego rodzaju dokumenty muszą być przedstawiane potwierdzające zgodność, niepalność i wymagania konstrukcyjne materiałów zastosowanych. A dodatkowo tutaj przykładowo są czujki w tej chwili sygnalizacyjne o pożarze, czujki dymowe.
czyli już wszelkiego rodzaju palenie papierosów niestety jest niemożliwe, ale również te czujki pozwalają na zasygnalizowanie faktu zadymienia w pojeździe. Więc te normy, te międzynarodowe i krajowe, które są wymagane, są do spełnienia, są w tym wagonie spełnione. Elementy, które są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa, są również zabudowane z wszelkimi wymaganiami o budowie, o konstrukcji, o wymaganiach norm związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, palnościowym i z tym związanym. Tu jest centralka informująca o zagrożeniu, o dymie, o zadymieniu, która sygnalizuje w przedziale konwojenta, informuje o takim fakcie. Miejsca zabudowy czujników są też najczęściej ustalane z zamawiającym, są to przedziały pasażerskie, są to również przedziały energetyczne w tej chwili, także jakiekolwiek fakty jakiejś niewłaściwej sytuacji, niewłaściwej pracy są sygnalizowane. Obsługa to jest wagon obsługowy z konwojentem i są sygnalizowane obsłudze wagonu. Kilka lat temu parę osób straciło życie w wyniku pożaru w wagonie sypialnym. Konduktor zbyt późno zauważył niebezpieczeństwo, bo sam spał. Czy w nowoczesnym wagonie konduktor może się zdrzemnąć bez obawy dla pasażerów? Tak, to jest automatycznie, jest ogrzewanie realizowane z przewodu głównego, jest nadzorowane systemem czujników, też cały układ wyposażenia elektrycznego, obwodów pomocniczych, obwodów sterujących jest zasilany z przetworni statycznej, z wielonapięciowej przetwornicy statycznej, która zasila i obwody sterujące, i obwody pracy, obwody oświetleniowe, jak również obwody pomocnicze w przedziale konwojenta, które tam jest jakaś lodóweczka, jakieś elementy dodatkowe, które są wymagane i umożliwiają prawidłową pracę i obsługę w tym wagonie. Wyposażenie wnętrza wagonu jest funkcjonalne i przyjemne. Ważnym elementem komfortu i bezpieczeństwa są również klimatyzacja i ogrzewanie. A jak to działa w nowym wagonie? Tu jest ogrzewanie nawiewne dwukanałowe z schładzaniem w okresie letnim, wkomponowanym w ten układ nagrzewania, czyli blok parownika, blok skraplacza, układ schładzający, który w okresie letnim dopasowuje tą temperaturę do warunków klimatyzacji, czyli obniża o kilka stopni zgodnie z wymaganiami, zgodnie z normami. Nie jest to żadnego rodzaju ogrzewania w tych starych wagonach sypialnych, ogrzewanie węglowe, to znaczy ogrzewanie było wodne, ale tam źródłem był piec, nie? Jest to ogrzewanie elektryczne z ogrzewaniem nawiewnym wyposażonym w system klimatyzacji. A teraz popatrzmy, jak wygląda w wagonie nowoczesna centrala elektroniczna. A propos, wózki wagonu są nawet wyposażone w czujniki na maźnicach kół, co potwierdza pan Chochorowski. Tak, jest to wymagane dla tych wagonów. Było na początku zawsze wymagane w wagonach sypialnych. W tej chwili ten wymóg zaczyna być, jest, jeżeli jest przez zamawiającego w specyfikacji przetargowej to podane, wyposażamy. Czujniki grzania to są czujniki zamontowane na maźnicach i układ sterowania, układ sygnalizacyjny wskazuje przekroczenie temperatury danej maźnicy, więc sytuacja, że jakiś stan awaryjny, jeżeli chodzi o przegrzanie łożysk, maźnic, o nawet i zagrożenie, bo i takie bywały pożarowe, no tutaj nie istnieje. Pozostaje nam mieć nadzieję, że niebawem na polskich szlakach kolejowych pojawi się więcej takich wagonów
wygodnych i nowoczesnych. Co nowego w Interloku? Oto temat naszego dzisiejszego wydania. Przedstawimy, jakie prace w tej chwili dokonuje się w Pilskim Warsztacie Napraw Parowodów. Serdecznie zapraszam. Piątego września bieżącego roku odwiedziliśmy z naszą kamerą Pilski Zakład Naprawy Parowozów Interlok. Tradycyjnie już kilka z aktualnych zleceń wykonuje się we współpracy z niemieckim partnerem Gerardem Kellnerem, który sprawdzał właśnie stan robót i wykonał zdjęcia dla swojego klienta. Najbardziej tajemniczym obiektem tamtego dnia była właśnie ta metalowa konstrukcja. O niej, jak i o innych aktualnych pracach pilskiego warsztatu opowiedzą nam dyrektor zakładu Henryk Palczewski oraz wicedyrektor Marek Furtacz. Ni hésiter sans serre en France, la vanité typique à ce qui paraît. Oui, car ce n'est pas une première de mes récits. Écoutez mes propos sur le mot sapiens. Sur ce lit-là, croyez mes dear my friends. But how can all these sentences make sense? Rama parowozu, która znajduje się za mną, to jest rama od parowozu TKI-3. Kiedyś, wiele lat temu, w Polsce znajdowały się dwa parowozy TKI-3B. To parowozy TKI-3 przebudowane na tak zwane beczki, czyli parowozy bezpaliskowe, które były napędzane parą nabijaną z zewnątrz. Wykorzystywane w ten sposób były do poruszania się w terenie, gdzie groził pożar, na przykład w Prochowni. Myślę, że wielu z nas pamięta tą burzliwą historię związaną z wywozem tych parowozów. Te parowozy TKI-3B stały na bocznicy i w zasadzie były przeznaczone na złom. Jeden został już pocięty, a nam udało się uratować jeden z tych parowozów praktycznie spod palnika, ponieważ gdybyśmy go nie zabrali w dniu transportu, następnego dnia zostałby już pocięty na złom, ponieważ znajdował się na terenie, który był przeznaczony pod budowę nowych budynków. Trochę było zamieszania z tym, udało nam się w końcu go zabrać i został wyeksportowany do Niemiec. Dzisiaj powróciła do Piły jego rama, która zostanie naprawiona u nas. Jest to początek długiego procesu, długiej historii naprawy tego parowozu, który zostanie przywrócony do jazdy i do wyglądu, do konstrukcji parowozu TKI-3. Ponieważ parowóz TKI-3B jednak został przekonstruowany we Wrocławiu, wiele rozwiązań jest innych, szczególnie w zakresie kotła, jego osadzenia, a teraz będziemy odnawiać ten parowóz, pracując nad dokumentacją i też nad rozwiązaniami, które normalne były dla TKI-3 w momencie jego konstrukcji. No właśnie tutaj przede mną jest rama wagonu transportowego do transportowania kontenerów. Jest to wagon, który jest dostosowany do torów 1 metra. Właśnie na naprawę tego wagonu podpisaliśmy kontrakt z Rochtalbahn GmbH, firmą znajdującą się na terenie Niemiec. Naprawa tego wagonu polegała na tym, że po prostu musieliśmy według życzeń klienta tutaj dokonać pewnych przeróbek. Klient sam próbował to prawdopodobnie zrobić kiedyś, ale zrezygnował. Nie wiem dlaczego. Ważne, że rama znalazła się u nas. Przede wszystkim trzeba było układ zderzny dostosować do tego, który klient posiadał.
To znaczy, że wagon ten musiał zostać dostosowany do ciągnięcia przez lokomotywy posiadane przez klienta. Dodatkowo musieliśmy tutaj zamontować konsole, które służą do mocowania kontenerów oraz sprawdzić całą ramę pod kątem uszkodzeń. Były głębokie wżery korozyjne, które należało napawać, zaspawać i przeszlifować, tak jak tutaj widzimy. No, ramę oczyścić z farby, która nie przylegała już dokładnie. Zakonserwować, pomalować. W trakcie kontroli ramy wyszły jeszcze dodatkowe pęknięcia, zwłaszcza podłużnic. No, technologię opracowaliśmy na zlikwidowanie tego i naprawiliśmy tak, żeby było zgodnie z obowiązującymi zasadami na kolei. Do tego zmieniliśmy układ przewodu głównego. Klient sobie zażyczy, żeby wychodził jednostronnie, dlatego tutaj na ramie leży dostosowany przewód, który będzie tutaj zamontowany. Tutaj w tym miejscu widzimy nowy wał hamulcowy, który właśnie został już zamontowany i teraz będziemy montować specjalny cylinder hamulcowy, który cechuje się większą średnicą niż stary. No i według życzeń klienta przerzuciliśmy go na drugą stronę. Poprzedni był w innym miejscu, także dodatkowe łożysko żeśmy zamontowali pod dźwigarem środkowym, o które opiera się ten wał. Układ dźwigni jest na razie tylko osadzony luzem z tego względu, że będziemy musieli najpierw zamocować cylinder i później dostosować układ tych dźwigni do jego położenia, żeby była dobra współpraca. No, poza tym naprawa będzie polegała też na przejrzeniu zaworów tutaj istniejących, zmontowaniu układu powietrznego tego hamulca. Oprócz tego musimy wyremontować wózki. No, z wózkami jest nieco więcej roboty. One po prostu ciężko pracują przy przetaczaniu wagonu, dlatego są mocno wyrobione. Aby je naprawić, trzeba doprowadzić pewne wymiary do konstrukcyjnych, nawet przez napawanie, a później przez dobrą, prawidłową obróbkę skrawaniem, no tym frezowaniem na przykład. Właśnie tam widzimy na płycie jednego wózka, to są podłużnice i tutaj właśnie są te powierzchnie, które w czasie pracy bardzo się zużywają, napawane i obrobione. W ten sposób pokasowaliśmy luzy. Oczywiście zrobimy to też i na panewkach, które będą osadzone na zestawach kołowych i właśnie tutaj w tych oknach. No, tutaj jeszcze należy poprzecznice naprawić. One są przygotowane do naprawy, ale to trzeba będzie za jakiś czas zobaczyć, w jaki sposób to będzie naprawione. Parowóz Ferum, który jest tutaj za mną, jest w trakcie naprawy. Jest wiele lat u nas, wiele lat naprawiany, dlatego że w międzyczasie nastąpiły nawet zmiany właścicieli, którzy mieli różne marzenia o wyglądzie i ukończeniu parowozu, stąd tak długo ta naprawa trwa. Myślę, że w końcu te uzgodnienia wszystkie dobiegły końca, no i podjęliśmy się naprawy. Robimy go w
wersji kotła naprawionego, chociaż pierwsza wersja była, że będzie to kocioł nowy, jednak będzie stary, opis dokonał inspektor TDT i kocioł się nadaje, więc będzie tylko naprawiony. Natomiast resztę jest naprawa główna robiona. Myślę, że jeszcze parę miesięcy potrwa. Naprawa dlatego, że też wymagania klienta nie są jakby błyskawiczne. Robimy go jakby w drugim planie. Co tu jeszcze? Za mną stoi parowóz PX48 oznaczony numerem 3906. Ten parowóz po naszej naprawie ponad 20 lat temu wyjechał do Niemiec, gdzie służył turystom na trasie turystycznej. A teraz powrócił raz jeszcze do Piły, do naprawy. Niestety tym razem tylko na pomnik. Nasz klient zażyczył sobie, aby ten parowóz stał jako pomnik kolejnictwa. Został naprawiony szczególną starannością i w taki sposób, aby jeśli klient zmieni swoje zdanie, można było go przywrócić z powrotem do ruchu. Został wyposażony też specjalny kompresor, który znajduje się w tenże, aby działała mu gwizdawka. Działają też światła. Tyle na dzisiaj w naszym magazynie. Mam nadzieję, że był ciekawy, tak jak chyba zawsze. Do następnego razu. Do widzenia.